Witajcie kochani, bardzo miło mi jest Was widzieć, a Was mnie oglądać. Jeżeli mnie lubicie, to wiem, że weszliście z sympatii do mnie. I tak, chciałabym Wam pokazać dwie pary body białe. Dlaczego? Dlatego, że moja córka, inaczej, mojej córki klasa przygotowuje przedstawienie, Jasełka. I oczywiście, że jest aniołkiem, to musi mieć albo białą bluzeczkę obcisłą, albo stwierdziłyśmy, że będzie to body, które potem się po prostu wykorzysta. I tak, zakupione na aukcji internetowej. To pierwsze. Z przodu wygląda jak normalne body. Jest na zatrzaski. Trzy. Wiecie, ja nie przypadam za zatrzaskami, wolę na haftki. Ale akurat to nie było dla mnie najważniejsze. Najważniejsze było to, aby były białe i aby były body. A że upolowałam takie, jakie są, czyli zobaczcie sobie z tyłu, mają taką aplikację, nie. Taki dodatek, o, gołe plecy, a żeby nie za bardzo gołe, to jest taki dodatek. I rękawek. Ujął mnie w sumie tak naprawdę rękawek. Jest dość długi. Jest połączony z bawełną, a jest to koronka bardzo uciągliwa, ale jaka delikatna, wiecie? Naprawdę. O, zobaczcie, jaka jest piękna. Nie, ładna. Jest bardzo ładna koronka. Także body takie. I takie najzwyklejsze też. Jak gdyby tam tego nie mogła. Więc najzwyklejsze zostały również zakupione. Pod szyją zwyczajnie. Też długi rękawek, ale długi rękawek, bawełna. Wszystko jest z tej samej bawełny, czyli przód, tył i rękawek. No i na dole ma haftki. Jest po prostu ten stan szerszy i na trzy haftki. No nie wiem, ja bardziej preferuję tą, ale no, to nie dla mnie, chociaż może później ja będę wykorzystywać, bo córka tak za body nie za bardzo, ale no cóż, jak jest przedstawienie, trzeba dziecko ubrać, także o, polecam aukcje internetowe. Słuchajcie, żeby tutaj jeszcze wpiąć jeden mały, aha, chciałam powiedzieć, ile kosztuje, te z koronką kosztowały około 15 zł, te chyba około 9 zwykłe. I tu w tle widzicie dekorację. Ona nie jest dokończona, ponieważ na razie zakupiłam tylko i wyłącznie wianuszek. Przeważnie był to z suszonych kwiatków. W tym roku jakoś stwierdziłam, że może to będzie choinka. Ona nie jest prawdziwa, ale będzie powtykana do środka. To jest taka zwykła, wiecie, sztuczna, jak sztuczne choinki, zwykły plastik taki, o, a la choinka, tylko jest zwinięty, zrobiony a la wianuszek. Ja teraz włożyłam w nią świeczkę, ale bliżej świąt po prostu będą powtykane tutaj między te gałązki, żywe gałązki, jakaś bombka gdzieniegdzie. No wiecie, jak to wianuszek świąteczny, bożonarodzeniowy. Jeszcze się zastanawiam, bo najpierw to był zakupiony pod wpływem takim, aby był na drzwiach przywieszony, bo zawsze był, ale był taki mały i jak wiatr wiał, to strasznie nim rzucało. Ten jest większy, na pewno by bardziej spełnił swoją rolę, ale jak go położyłam tutaj właśnie na paterze, na owoce. Myślę, że też pięknie będzie wyglądał. Tak, a wianuszek z Brico 8 zł. Także o, o sobie nakuszyłam. Także taki szybki haul. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Bądźcie pogodni, niczym się nie przejmujcie, a świat będzie lepszy. Pa, pa!